W tym filmie obliczymy sobie sinus od takiego śmiesznego kąta 7pi przez 12. No, i jak zwykle zachęcam cię, wciśnij pauzę, spróbuj samodzielnie, może samodzielnie umiesz to zadanie rozwiązać. No dobra, teraz spróbujmy razem się tym zająć. Zacznijmy od tego, jaki to jest kąt w ogóle. Jak go zaznaczyć na okręgu jednostkowym, który tutaj sobie wcześniej przygotowałem. No gdyby tutaj było 6 pi/12, to byśmy skrócili, byśmy mieli po prostu pi/2, a pi/2 to jest kąt prosty, czyli 90 stopni. A tutaj mamy pi/2 plus jeszcze pi/12, czyli to będzie troszkę więcej niż pi/2. Drugich. Pi/2 drugich to by był taki kąt, a teraz jeszcze się musimy pochylić o pi/12, a pi/12 to jest 15 stopni, czyli to będzie powiedzmy mniej więcej tyle. Teraz patrzymy na przecięcie ramienia naszego kąta z okręgiem jednostkowym. Tutaj promień tego okręgu jest równy 1. No i wiemy, że sinus, wiemy z definicji sinusa i cosinusa w okręgu jednostkowym, że sinus to jest współrzędna y tego punktu. Współrzędna y tego punktu, czyli to jest długość tego odcinka tutaj. To jest długość tego odcinka, i to jest sinus 7 pi 12. Ja tutaj może narysuję obok ten trójkąt jeszcze raz troszkę większy. Widzimy, że to jest troszkę mniej niż 1, bo tutaj mamy promień jest równy 1, no to będzie troszkę mniej niż 1, ale ile dokładnie, no to zaraz obliczymy. To tak, powiedziałem, że narysuję ten trójkąt troszkę większy. Powiedzmy, że to jest ten nasz jeden bok, ten, którego długość nas interesuje. Tutaj mamy ten bok taki, ten przyprostokątną krótszą, a tutaj mamy tę przyprostokątną dłuższą. No i tutaj mamy pewien kąt. Jaki tu jest kąt? No wiemy, że tutaj cały ten kąt to jest 7 pi 12, czyli to jest pi/2 plus jeszcze pi/12, czyli ten kąt tutaj to jest po prostu pi/12. Długość przeciwprostokątnej jest 1. Tutaj mamy kąt prosty, a interesuje nas długość tego, tego odcinka. No to widzimy, że długość tego odcinka podzielona przez 1 to jest kosinus pi/12, czyli długość tego odcinka to jest to samo co kosinus pi/12. No to widzimy, że sinus 7 pi/12 i cosinus pi/12 to jest to samo, ale nadal nie wiemy ile to jest. To nie jest taki kąt, którego wartości sinusów i cosinusów uczymy się na pamięć. Tak jak uczymy się na pamięć wartości sinusów i kosinusów kąta pi/6, pi/4, pi/3, czyli 30 stopni, 45 stopni, 60 stopni. No ale może ten kąt 7 pi/12 da się przedstawić jako suma takich kątów, których wartości sinusa i cosinusa znamy. A potem będziemy mogli skorzystać ze wzoru na sinus sumy kątów i obliczyć w ten sposób sinus tego śmiesznego kąta. No i tak właśnie to zrobimy. No to przypomnijmy sobie najpierw sinusy i kosinusy tych kątów, które znamy. Można się ich uczyć na pamięć, a można pamiętać po prostu takie szczególne trójkąty. Dwa szczególne trójkąty. Jeden to jest taki, w którym mamy kąty 30 stopni, 60 stopni i 90 stopni. Czyli to będzie jakiś taki trójkąt, w którym mamy. 60 stopni, czyli pi trzecich. tutaj mamy 30 stopni, czyli pi szóstych. No i tutaj jest kąt prosty. I teraz jeżeli przeciwprostokątna ma długość 1, to wiemy, że długość tej krótszej przyprostokątnej w tym trójkącie jest 1 druga, a długość tej dłuższej przyprostokątnej to jest pierwiastek z 3 przez 2. No i potem jak patrzymy, no to wiemy sinus cosinus to są właśnie długości tych przyprostokątnych, bo przeciwprostokątna ma długość 1. A drugi taki specjalny trójkąt to jest trójkąt. Prostokątny i jednocześnie równoramienny. Czyli on wygląda jakoś tak. Tutaj jest przeciwprostokątna. Powiedzmy, że on jest rzeczywiście równoramienny, tak się starałem, żeby był. Jak tutaj mamy długość przeciwprostokątnej 1, no to przyprostokątne mają długość pierwiastek z dwóch przez dwa i pierwiastek z dwóch przez dwa, a kąty są oba takie same i to jest 45 stopni, czyli pi czwartych, w radianach, tutaj mamy też pi czwartych. No więc znamy sinusy i kosinusy kąta pi szóstych, pi 3 pi czwartych. Teraz zastanówmy się, czy ten kąt 7 pi 12, tak jak planowaliśmy, umiemy przedstawić jako sumę takich kątów. No to Żeby to zrobić, to może sprowadźmy te wszystkie kąty do wspólnego mianownika 12. Czyli tak, napiszemy sobie, że pi 6 to jest to samo co 2 pi przez 12, Dalej mamy pi 4. Pi 4 to jest to samo co 3pi przez 12. No i pi 3. Ile to jest 12? No to będą 4 12. 4 pi 12. No i popatrzmy, czy z tych kątów da nam się, uda nam się tak zsumować jakieś kąty, żeby dostać 7 pi 12. 2 pi 12 plus 3 pi 12 to jest 5. To nie jest dobrze. Ale popatrzmy. 3 pi 12 dodać 4 pi 12. To będzie dobry wybór. Dlatego, że 3pi12, dodać 4pi12 to jest dokładnie 7pi12. Czyli napiszemy, że to jest sinus sumy tych dwóch kątów. Wezmę tutaj różne kolory, czyli 3pi przez 12, dodać 4pi przez 12. Ten kąt zapisaliśmy jako sumę tych dwóch. No, możemy teraz skrócić tutaj, żeby. Te ułamki, żeby mieć te kąty, które znamy. 3pi12 to jest to samo co pi4, a 4pi12 to jest to samo co pi3. Czyli to są te kąty, które sinusy i kosinusy znamy. A teraz skorzystamy ze wzoru na sinus sumy kątów, który wyprowadziłem w którymś z filmów. No i teraz możemy z niego korzystać. Jak ktoś nie zna wyprowadzania, to zachęcam do obejrzenia tego filmu. No więc przypominam, że ten wzór jest taki, że to jest sinus jednego kąta razy kosinus drugiego, razy kosinus drugiego, dodać kosinus pierwszego kąta razy sinus drugiego kąta. Czyli teraz wpisuję argumenty. Najpierw mamy sinus pi czwartych, a w drugim składniku mamy kosinus pi czwartych. W pierwszym składniku tej sumy mamy kosinus pi trzecich, a wtedy w drugim składniku mamy sinus pi trzecich. No i to jest taki prosty wzór, bardzo łatwo się go pamięta. No i teraz wystarczy obliczyć te wartości. To ile to jest sinus pi czwartych? Patrzymy na ten trójkąt tutaj, tutaj mamy kąt pi czwartych. Interesuje nas sinus, czyli stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta pi czwartych do przeciwprostokątnej. Czyli to jest pierwiastek z dwóch przez dwa podzielony przez jeden, czyli po prostu pierwiastek z dwóch przez dwa. To jest ten sinus. Teraz chcemy obliczyć cosinus pi trzecich. To patrzymy na ten trójkąt. Tutaj mamy kąt pi trzecich. I nas cosinus, czyli stosunek przy prostokątnej przyległej do tego kąta do przeciwprostokątnej. Na druga przez 1 to jest po prostu jedna druga, czyli razy jedna druga. Do tego musimy dodać. Teraz liczymy cosinus pi czwartych. Cosinus pi czwartych. Popatrzmy na ten trójkąt znowu. Tutaj mamy kąt pi czwartych. To cosinus to jest stosunek przyprostokątnej przyległej, czyli tej do przeciwprostokątnej. Ona ma taką samą długość, ta przyprostokątna, czyli to będzie znowu pierwiastek z dwóch przez dwa, podzielić przez 1, czyli dokładnie tyle. I musimy to pomnożyć przez sinus pi trzecich. Patrzymy na ten trójkąt znowu. Tutaj mamy kąt pi trzecich. Tutaj mamy przyprostokątną leżącą naprzeciwko tego kąta pi trzecich. Stosunek tej przyprostokątnej do przeciwprostokątnej, której długość jest 1, to jest po prostu pierwiastek z trzech przez dwa. Czyli razy pierwiastek z 3 przez 2. No niektórzy akurat te wartości to znają na pamięć. Więc tutaj po prostu wstawiają. No i teraz wy wystarczy wykonać mnożenie, żeby dostać ostateczny wynik. No to mnożymy pierwiastek z dwóch razy 1, to będzie pierwiastek z dwóch, a w mianowniku mamy 2 razy 2, czyli 4. Do tego dodać pierwiastek z dwóch razy pierwiastek z 3 to będzie pierwiastek z 6, a w mianowniku znowu mamy 4. Bo 2 razy 2 to jest 4. No to tutaj możemy jeszcze to na jednej kresce łamkowej napisać, że tu mamy 4 w mianowniku, a w liczniku mamy pierwiastek z 2, dodać pierwiastek z 6. No i dostaliśmy wynik. To jest sinus 7pi12. To jest pierwiastek z 2 plus pierwiastek z 6 przez 4. No a przy okazji wiemy, że to jest to samo co cosinus pi12. Skorzystaliśmy tutaj z tego, że znamy sinusy i kosinusy kątów pi szóstych, pi czwartych i pi trzecich i ze wzoru na sinus sumy kątów.